Siemano, w dzisiejszym odcinku postanowiłem zagrać bez używania kompletnie żadnej broni, oprócz knockback sticka. Wydaje mi się, że odcinek należy na łapkę w górę i subika. No i co, ja już wam nie przedłużam, no i lecimy. Go! Dobra, jesteśmy już w grze. I bez używania miecza, więc miecz od razu sobie odbindujemy, w sensie zmienimy po prostu jego miejsce w ekwipunku. Możemy w sumie używać tylko wełny, jako takiego podstawowego budulca, bo nie chciałbym korzystać z żadnej broni. Więc jedynie czym mogę teraz bić ludzi, to będzie łapka. Ale szczerze aha. Nice. Dobra, bez mieczyka i bez jakichkolwiek broni, oprócz knockback sticka. Dostałem taki pomysł na Discordzie, za co bardzo wam wszystkim dziękuję, którzy piszą tam różne pomysły. I szczerze powiem, że ten challenge jest lekko ciężkawy, ponieważ jak wiemy, jedyne z czego mogę bić to jest łapka. O Jezus Maria. Spoko chłopie, ja cię mam na hita. Tylko muszę postawić TNT, okej? Dobra. Nie, no zostaw mnie, proszę cię, no zostaw mnie, muszę ci jakoś na mózg porobić. Dobra, ale parkour to był. Sam nie wierzę, jaki parkour. Dobra, masz tu. Ty, z łapki go porobiłem, ale łatwo. Dobra, ogólnie nabyłem ostatnio nowe umiejętności. Będzie dobrze. Godbridge'owania się butterfly clickiem. Szczerze powiem, sam się zdziwiłem, jak chociaż trochę przyszedłem butterflyem tego godbridge'a. Patrzcie na to skillo. Widzicie to? Dobra, nie było tego. Jezu, serio kupiłem mieczyk? Ale to tak odruchowo już mi wyszło. To już u mnie jest normalne. Nie będę może pokazywał, jak ja to dobry jestem z tym Godbridge'em. Ogólnie, pod ostatnim filmem wbiliście 10 łapek w górę, za co naprawdę bardzo wszystkim dziękuję. I pod tym filmem, jak wbijemy 10 łapek w górę, to wlatuje kolejny. Trochę z opóźnieniem, aha, czekajcie, bo to jest... Ej, w ogóle dzisiaj nie mogę się wysłowić. Jak mówiłem, bardzo jeszcze raz wam wszystkim dziękuję za wbicie tych 10 łapek w górę pod tamtym filmem. I naprawdę byłoby mi miło, gdybyście pod tym wbili też w sumie 10. I wtedy wlatuje kolejny filmik z Bedwarsów. Ale ten filmik będzie taki inny, już mam na niego plan, szczerze powiem. I to będzie inny filmik, bo takiego filmu jeszcze nie nagrywałem. Do przemyślenia, okej? Czekajcie, bo ten kolega tam jest pod spodem. A my nie możemy bić. W sensie możemy bić, ale... Dobra, chodź tu. O kurde, to nie miało tak wyglądać, sorka mordo. W ogóle on teraz za nami idzie? Nie. On ma w ogóle beda? Ma. To czemu on nie idzie sobie po łóżko? W sensie wiem, że prawdopodobnie jest po prostu jakimś mocnym graczem i nie zależy mu na tym łóżku, tak jak w większości. Ale ja teraz zrobię 1000 IQ, biorę. On jeszcze nie poszedł. Oby. Tak spadł! A, łatwo. Więc teraz jeszcze raz wam powiem. Wlatuje ta piękna animacja 10 łapek. W ogóle bardzo mi się podoba ostatnio montaż. W sensie sam montuję, no ale... Spodobało mi się i teraz będzie montaż na o wiele, wiele wyższym poziomie. Zapraszam też wszystkich bardzo na live'y, są prawie, że co tydzień. Nie, w sumie są po prostu co tydzień w piątek i sobotę, więc bardzo zapraszam. Fajna atmosfera. Fajnie, dużo rzeczy się dzieje, dużo rzeczy możecie się dowiedzieć. Aha, dobra, to lecimy do różowego. Różowy, lecimy po ciebie. Dobra, chodź tu, kolego mój. Ty, bo my mamy sharp, to nam się nie przyda totalnie. Więc, ale seta możemy kupić, żeby straszyć ludzi. Jestem hardcore. Ty, w ogóle ja mówiłem na początku, że mam grać knockback stickiem, a jeszcze ani raz go nie użyłem. Dobra, mamy złoto na knockback sticka, więc bierzemy, robimy od razu sobie tak. Ogólnie patyk tak śmiesznie wygląda na tym moim teksturpaku, że to jest szok. Co się stanęło? Dobra, zaczyna się kolejna ręka. Tamta w sumie magicznie się skończyła szybko, więc nawet nie zdążyliśmy użyć naszego knockback sticka pięknego. Różowy, o Jezus Maria, różowy, zostaw mnie proszę. Ja wiem, że ty będziesz chciał od razu mnie bić, ale kolego przesympatyczny, nie bij mnie. Dobra, mieczek sobie już odłożyłem. Weźmiemy sobie szybko wełnę. Muszę mieć podbindowaną zawsze BM-kę, miałem mówić. Wełnę pod dwójką, bo tak się nauczyłem, że jakbym miał się od razu klatczować czy coś, to szybko dwójka. W ogóle możecie mi napisać wasze ustawienia do Minecrafta w komentarzu, takie najdziwniejsze jakie macie. Bo na przykład moderacja na moim serwerze Discordowym, na który was
na który was bardzo serdecznie zapraszam. Ma bardzo zabawnie podbindowanego na przykład Minecrafta, tak jak na przykład Agrest. Tak jak mówiłem, że na przykład taki mój bardzo dobry kolega, miły, przemiły Agrest, on na Discordzie jest administratorem Kurde, nie mogę się dzisiaj wysławić. I na przykład tak jak już mówiłem, ten Agrest to ma podbindowane na przykład a ekwipunek, jak macie pod E normalnie ekwipunek, to on ma pod tabem ekwipunek. Tak jak normalnie w jakimś Fortnite'cie. Ej, w Fortnite'cie bez kitu był taki ekwipunek. Wiem, bo grałem w Fortnite. Ja się dużo kiedyś grałem. Nawet w pierwszym chyba odcinku mówiłem, że ty, koleżanko moja, idź stąd. Dziękuję. Czemu ta babeczka wyszła z gry? Przepraszam bardzo. Zdążyłaby tu przyjść mnie zabić. I cyk. I cyk. Mamy knockback sticka. Ale fajnie, ale sympatycznie. Dobra, musimy sobie kupić jakieś ten, jakieś, no nie wiem, fireballe, żeby się przestrzelić na emeraldy. W ogóle bardzo was przepraszam, jakbyście słyszeli jakieś uderzanie czy coś, bo strasznie pada na zewnątrz. Dobra, mamy emeraldy jedne. Ty, zielony, wypad. A nie, bo on mi się buduje na emeraldy. A to dobra, to możesz się budować w sumie. Ale lecisz, Aqua. No co? Aqua, nie lubimy się już. Idę ich dojechać. Łatwo. 7 emeraldów, o kurde, robimy to. W ogóle myślałem na początku, żeby zrobić obsydian, ale to byłby bardzo głupi pomysł, ponieważ ja się bardziej biję i nie gram tak bardziej na bazę, szczerze powiem. Więc sobie kupimy oczywiście co? Seta. Hop i alarm. Dobra, weźmiemy sobie, kupimy seta i kupimy sobie jump boosta. Dwa refy, fireball, wełnę. Mi się wydaje, że w miarę jesteśmy dobrze uzbrojeni. Dobra, siup. Lecimy po złoto, panowie. I panie w zasadzie, nie wiem. Ej, dobra, w zasadzie. Co ja mogę jeszcze kupić za 2 złota? Nic. No dobra, to i to sobie kupię. W sensie 2 żelaza. TNT, fireballe. I lecimy do Aqua. Tam jest Aqua, ale bardziej łatwiej by było przejść przez emeraldy. Więc lecimy do Aqua przez emeraldy. Dobra. Haha! Widzieliście ten skill? Dobra, Aqua gdzie jest? Aqua ma tam bazę. On jest... Dobra, mam pomysł na niego. Co ty próbujesz osiągnąć? Dobra. On się nie spodziewał tego, że ja tu będę. Dobra, robimy to inaczej. Lecisz! Tak, lecisz! Dobrze! Łatwo. Ogólnie chciałbym wam bardzo podziękować za oglądanie tego filmu. Zostawcie łapkę i subę, łapkę w górę i subika. No i co? Do następnego odcinka. Yo!